wszystko sprowadza się do ujednolicenia języka. Mieszkańcy Doliny Shinar byli podzieleni, nie mieli wspólnego języka po tych wydarzeniach opisanych i dotyczących księgi, budowy księgi wieży Babel. Ludzie między sobą są podzieleni. Papież Franciszek nawołuje, żeby małżeństwa wypracowały wspólny język. Gary Chapman pisze książkę Pięć języków miłości, czyli potrzebny jest ujednolicony język. I dlatego potrzebny jest Duch Święty, który kiedy zstępuje na nasze serca, to otwiera nam drogę do spotkania z Jezusem, który mówi językiem, który my powszechnie słyszymy. Językiem miłości, językiem porozumienia, językiem dialogu i językiem przebaczenia. I dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, żeby ujednolicić nasze serca, żeby nie były podzielone, ujednolicić nasze relacje rodzinne, małżeńskie, zakonne, żebyśmy wpatrywali się nie w jakiegoś Jezusa, ale Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. Potrzebny jest w wymiarze powszechnym również Duch Święty po to, żeby na ten światowy wieczernik wstąpił i otworzył serca ludzi i skierował ich na drogę pokoju.